Masz jakąś receptę na jakiś taki rytuał codzienny, który może pomóc właśnie dbać o tą miłość do samego siebie? Ja myślę, że to jest czas w ogóle dla siebie, wiesz, to jest taki pozwolenie sobie na to, żeby mieć dla siebie, ile czasu jesteś w stanie wydobyć. Nie? Dla mnie to jest takie 1,5 godziny. Powiem szczerze, przyznaję się do tego, przez ostatnie 1,5 roku, kiedy moje życie przewróciło się do góry nogami, trochę o sobie zapomniałem. Trochę zapomniałem o swoich treningach. Powiem szczerze, że wróciłem do tego i nawet nie myślałem, jak bardzo mi tego brakuje. Właśnie tego czasu dla siebie. Wykorzystaj ten czas tak, jak chcesz. Ja namawiam do ruchu. Uważam, że on to jest bardzo potrzebne i naprawdę zmienia w ogromnej mierze to, jak się czujemy, jak postrzegamy generalnie świat. Sądzę, że moim rytuałem jest życie i doświadczenie, bo jeszcze kilkanaście lat temu byłam bardzo cichą, zamkniętą w sobie dziewczyną. Dzisiaj chętnie wychodzę do ludzi, chętnie ludzi poznaję, chcę ludzi poznawać i czuję, że jestem we właściwym miejscu swojego życia. W tej chwili bardzo mocno odkrywam medytację, ponieważ to pozwala, jak również afirmacje, to też jest bardzo pomocne, w reframowaniu naszego myślenia, czyli to jest taka praca odsuwania od siebie swoich myśli, śledzenia tych myśli. Praca w medytacji polega na tym, żeby przyglądać się tym myślom z zewnątrz, jakby z daleka, nie oceniać ich, tylko po prostu patrzeć i obserwować, co one o mnie mówią, gdzie ja jestem, w jakim ja jestem miejscu i czy one mi służą. Jeżeli nie służą, to jakimi zdaniami mogę je zastępować? I do tego służy mi medytacja, a afirmacja to jest powtarzanie zdań, w które chciałybyśmy z powrotem zacząć wierzyć. One dotyczą nas, naszej wartości. Ukochaj się. Ukochaj się tak naprawdę we wszystkich sferach swojego życia. I ukochaj się w pracy, i ukochaj się w domu, ukochaj się w seksie, ukochaj się w tym, żeby się czuć ze sobą seksowna, dobrze się w tym wszystkim czuć, żeby się czuć fajnie przed partnerem, żeby nie utwierdzać się tylko właśnie w swoich kompleksach. Chyba takie było takie najważniejsze przesłanie. To Jasia Przetakiewicz bardzo to fajnie powiedziała, żeby chcieć być szczęśliwą, po prostu.